Serdecznie dzisiaj zrobimy mięsko w słoikach z galaretką. Ja tutaj zrobię mięsko z mięsa z dzika, ale oczywiście możemy użyć zwykłego wieprzowego. Ja tu będę się starał zrobić jak najdroższe, także po prostu użyjemy dziczyznę i troszkę mięsa wołowego. Także tutaj mam kilogram boczku, kilogram łopatki i pół kilograma karkówki. W przepisie jest 1,5 kg łopatki, no ale ja akurat nie mam, także użyję karkóweczki. Do tego tutaj mam nóżki kurze, które będziemy gotować w małej ilości wody, tak żeby nam się tutaj ten kolagen cały wygotował, żeby z tego powstała galaretka. Jeżeli nie mamy nóżek kurzych, możemy użyć 4 łyżki żelatyny w proszku. I do tego jakieś pół kilograma szynki wołowej, możemy użyć innej. Miałem szynkę z dzika, czy nawet z sarny, ale tutaj nie będę robił typowej takiej dziczyzny. Także troszeczkę pomieszamy z innym mięsem. Z tej proporcji mięsa wychodzi jakieś 7 sztuk słoików jednolitrowych. Na razie musimy tak poczekać, żeby nam to mięsko rozmarzło. Także zabieramy się za pracę. Ja tutaj już wcześniej zmieliłem na średnich oczkach tą szyneczkę. Tu jest jakieś ponad pół kilograma. Tutaj widać takie białe prześwity. No to tutaj mamy troszkę obrane delikatnie nóżki kurze. Do tego nam będzie potrzebne, ja tu mam litr wywaru właśnie kolagenowego z tych nóżek. I jeszcze dorzucę jakieś 300 ml wcześniej namrożonego rosołku, też takiego wywaru rosołowego. W przepisie oryginalnym tutaj na 3 kg mięsa jest 1200 ml zimnej wody. To ja tutaj, tak jak mówiłem, użyję wywaru z nóżek i wywaru takiego rosołowego. Jeżeli takiego czegoś nie mamy, no to możemy po prostu wziąć 4 łyżki żelatyny w proszku i dosypać do naszego mięsa wcześniej pokrojonego i wszystko razem wyrobić. Także tutaj mamy szyneczkę, mielimy na średnich oczkach. A teraz zabierzemy się za mięsko, które będziemy kroić w kosteczkę, boczek, karkówkę i łopatkę. Także jak mamy karkówkę, może na całą karkówkę, ja tutaj mam łopatkę, tak jak mówiłem, pomieszaną z karkóweczką, do tego boczek. Także zabieramy się za krojenie. Mięsko mamy pokrojone, za chwilkę dorzucimy mięso, które zostało wcześniej zmielone, ale najpierw powiem o przyprawach. Tutaj dorzucimy 2 płaskie łyżki soli. Ja tutaj rzucę sól kłodawską. No, w przepisie oczywiście jest sól peklowa, także jak mamy peklową, to możemy dać 2 płaskie łyżki peklowej. Ja dam zwykłą, bo peklowa nie jest zbytnio zdrowa, także tutaj nie będę zdziwiał. 2 łyżeczki takiej przyprawy warzywnej, nawet jakiś tam kucharek, nie kucharek, ja tu też mam jakąś taką naturalną, bez tych substancji jakichś wzbogacających. Do tego 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżka majeranku, 1 łyżeczka przyprawy do mięsa, na przykład Delikat. Ja tutaj jakieś użyłem innej troszkę przyprawy. Jak nie mamy takiej czy innej takiej do mięs, możemy zastąpić ją słodką papryką. I tak jak mówiłem, 3 ząbeczki czosnku i 4 łyżki żelatyny. Jeżeli nie mamy wywaru z nóżek drobiowych, no to tutaj musimy się posilić 4 łyżkami żelatyny w proszku. I 3 ząbki czosnku zaraz wciśniemy. Jakieś 1,20 l zimnej wody, ewentualnie jak w moim przypadku tutaj będzie wywar z nóżek i troszeczkę rosołu. Także tyle co z przypraw, nie daje zbytnio dużo. Tutaj mięsko też ma swój smak, także nie będziemy zbytnio przesadzać, tak żeby tutaj było czuć mięso, a nie same jakieś przyprawy. Tak jak mówiłem, wyciśniemy 3 ząbki czosnku. Aż dziw, że w Hiszpanii takie duże ząbki, taki duży czosnek rośnie. Niby ekologiczny, no miejmy nadzieję. No i naszą miksturę mamy przemieszaną. Teraz pozostało tylko wyparzyć słoiki, pokryweczki i będziemy wszystko ładować. Teraz nasze słoiczki musimy szczelnie zakręcić i wstawiamy do zimnego piekarnika. I pieczemy od momentu uzyskania temperatury 180 stopni około 2 godzin w przypadku wieprzowiny. Ja tu mam dzika, także zrobię to troszkę dłużej. Tak myślę 2,15-2,20 będę to piekł. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i studzimy. Nie wyciągamy naszych słoików na drugi dzień. Powtarzamy proces pasteryzacji. Tym razem tylko, że godzinkę w temperaturze 130 stopni. No i takie Takie mięsko możemy przechowywać śmiało do roku czasu w ciemnym miejscu, w chłodnym. Także tutaj tak to w przypadku moim wygląda. Jeżeli się spodobało, zachęcam do spróbowania, do zrobienia czy to z wieprzowiny, czy to z dziczyzny. Mamy gotowca czy to do pracy, czy to na jakiś trudniejszy okres, jak będzie jakiś koronawirus nas atakował. Tutaj mamy swoje już mięsko zapasteryzowane. Pozdrawiam serdecznie i do następnego przepisu. Już słoiczki po drugiej pasteryzacji. Proponuję wkładać tak 3/4, 2/3, może troszkę więcej do słoika. Nie ładujemy tak jak ja po same brzegi. Dwa słoiki tutaj mi nie wytrzymały ciśnienia, wypuściły już wodę. Także tutaj nie ładujmy na full. Zapraszam do spróbowania tego przepisu. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.